Dobry, jestem Kamil i jeżdżę w szkole kursant. Tak, Kamil za godzinkę będzie miał egzamin państwowy na kategorię B, ale na samochodzie z manualną skrzynią. Wcześniej zdawał egzamin na automatycznej skrzyni biegów i prawo jazdy już masz. Od pół roku praktycznie. Super. I jeździłeś z automatyczną skrzynią biegów. Tak. Fajnie. No i teraz zaplanowałeś sobie, że będziesz chciał mieć samochód z manualną skrzynią biegu, bo wiadomo, że masz wbite w prawo jeździe, że tylko możesz jeździć automatem, prawda? No tak, 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 tak. No i super. Kamil jest osobą niepełnosprawną, ale daje radę, także tutaj nie widzę problemu. Spróbujemy sobie, teraz przejdziemy krótką jazdę rozgrzewkową przed egzaminem. Więc Kamil, działaj, przygotuj się, proszę Cię. Rozumiem, że fotel przygotowałeś tak, już, tak? Tak? Dobra. Lusterka masz przygotowane? Tak. Dobra, bo pamiętajmy, że pasy są na samym końcu. Kamil już wcześniej się przygotował. Dobra. A gorące? Gorąco tam jest, ale zaraz włączymy silnik, klimę. Pamiętasz, Kamil, jak jest klimatyzacja, gdzie się wyłączy trzeba? Tu. Dobra, czyli tu mamy, nie musimy na maksa, zrobimy sobie taką trójkę, dobra? Dobra. Ale klimę to włączymy tu, tak? Pamiętasz, tu jest włączone, bo się pali. Jest zapalone, tutaj mamy, na niebieskim ma być i jest wszystko ok, teraz jest dobrze. Także mamy to wszystko włączone. Właśnie mam pytanie, jak poproszę egzaminatora o spuszczenie ręcznie, jak będzie mocno zacieknięte, to nic się nie stanie? Musisz sobie poradzić. No właśnie mi pan ten powiedział, że... Możesz poprosić, ale tutaj... To ja pamiętam, że właśnie w automacie, jak problem miałem z maską, no to mi po prostu otworzył. No to super, no to fajnie, no to się cieszę. Idziemy? Zawsze warto, jeżeli masz problem, poprosić, tak? Mhm. Nie próbować oczywiście jechać z zaciągniętym ręcznym, bo... No ale dałeś sobie radę. Dobrze, tu jest jeden problem, chcesz już ruszyć, Kamil, ale nie dopilnowałeś jednej rzeczy ważnej. Pomyśl. Pasy? Pasy masz. Po prawo, w prawo, w lewo i do tyłu. To za chwilę. Światła. No to na światłach dziennych. No tak, ale jak ruszasz, to musisz mieć już światła włączone, tak? Okay. Także tutaj byś miał błąd. Pilnuj tego. Mhm. Skupienie, koncentracja. Kamil, ja wiem, że jest gorąco, ale to są ważne rzeczy. No dobra, no to śmigamy, jedziemy w prawo. Podjeżdżam, bo nie widzę. Dobra, super. Dużo osób się zdziwi, że ja w ogóle ruszam z miejsca. Dobrze. Bardzo ładnie przypuściłeś pana. Można jechać. Jesteśmy uwrażliwieni na pieszych rowerzystów i dobrze. Dobrze. Super. Lusterko. No, Kamil, pamiętaj, to jest dla Ciebie mega ważna rzecz. Można na luzie dać? Można, stoimy w korku, możemy dać na luzie, na chwilę nic się nie stanie. Tym bardziej, że jesteśmy któryś samochód z kolei. Także zanim oni ruszą, to my zdążymy bieg włączyć i pojechać, prawda? Tak. No powiedz mi teraz, jak miałeś jakieś sytuacje drogowe, z którymi miałeś problem? Nie. Jak jeździłeś przez te pół roku na automacie? No. Tak, miałeś coś trudnego? Z takimi pankami wynajętymi samochodami. Aha. Rozumiem, ale miałeś jakieś sytuacje trudne, co zaskoczyły Ci jakieś, wiesz, niebezpieczne sytuacje? Raz miałem sytuację taką, że prawo, Kamil, na skrzyżowaniu, poproszę. Nagle zaskoczyła mnie policja. Jakby nie złapała mnie. Ale... Już pan ma czerwone. Tak. Idziemy.
Tak, to skrzyżowanie akurat było skrzyżowaniem kolizyjnym i dobrze, że spodziewałeś się, że coś może nadjechać i zrobiłeś bardzo ładnie. No powiedz o tej sytuacji, bo nie skończyliśmy. No i nagle nie wiedziałam jak uciec z policji. Jak chciałeś uciec z policji? Jakby w takim sensie, że były tory kolejowe, tramwajowe i były właśnie droga jedna. I nagle policja pojechała i to akurat kiedy odebrałam prawo jazdy. 2 dni po prawo jazdy. Ale co, wystraszyłeś się policji czy co? No, nie spanikowałam, bo nie wiedziałam jakby uciec. Ale już później już wiedziałam. Bo ja tej sytuacji nie rozumiem. Kamil, którą ty mi teraz tłumaczysz, że jechałeś? Jechałam i nagle nagle policja jechała na sygnale. Aha. No i była przestanek. Aha, o to ci chodzi. Rozumiem. Dobra, bo takie w pierwszym momencie zrozumiałem, że chciałeś uciec w ogóle przed policją. Nie. Nie, no jechała na sygnale i chciałeś zjechać i miałeś gdzie zjechać. O to chodzi. Tak. Dobra, spoko. Rozumiem. Właśnie chciałam na pana, żeby z panem pojeździć. To super, że się cieszę, to fajnie. Nie możemy jechać przez to, że tramwaj. Tak, mimo że zielone, to tramwaj jeszcze opuścić musi skrzyżowanie. Bardzo ładnie. Właśnie tak jak mówię, dużo osób się dziwi, że ja w ogóle mam. Że dajesz radę? Mhm. A widzisz, no i dobrze. I na szczęście teraz mi przedłużył na 5 lat. Super. Bo miałem na rok, a teraz mi przedłużył na 5 lat. Widziałem kiedyś, słuchaj, chłopaka, który jeździ i w ogóle nie ma rąk. Też widziałem. Prawo skręcamy. Prawo, Kamil. No to na tym pasie utrzymuję się. Widziałem właśnie i startuję w tych wyścigach. Wyścigach, tak. Możemy jechać przez to, że super. Autobus jest daleko. Pamiętaj, że lewe ręce, właśnie, wiesz dlaczego ta lewa ręka powinna być w takiej pozycji, jak teraz ją masz? Nie. Dlatego, że w sytuacji zagrożenia, jak chciałbyś zrobić unik na przykład unik w lewo, to masz większy skok i w prawo masz większy skok. Jak zrobisz, złapiesz kierownicę tylko tu, to masz bardzo mały skok i nie jesteś w stanie później obronić się w sytuacji zagrożenia, dobrze? Także pamiętaj, że tutaj... Właśnie to jest optymalne. Jakbyś jeszcze wyżej trzymał, to też by się nie stało, ale dla ciebie, żebyś sobie tutaj złapał po środku, to jest dobra, dobra technika. Właśnie egzaminator mi nie powiedział, jak mam trzymać. Jakby powiedział mi ten. Pan właśnie mi powiedział. Instruktor, że jak to wygodnie mi, ale najlepiej, żeby tak trzymać. No dokładnie. Wiesz, skręćmy w prawo, poproszę na skrzyżowaniu. Dobrze. Minimalnie wolniej puszczaj sprzęgło. Okay. Wtedy nie będzie takich szarpań, wiesz? Ograniczenie do 30. Zaparkujemy sobie jeszcze. Czuję się, jakby to teraz był egzamin. Gdyby był egzamin? Z panem, no. Oj, fajnie, taki. Rozgrzewka taka. Ale tak jak mówię, chciałem właśnie na pana trafić. To się cieszę. Jak oglądam, to właśnie lepiej właśnie ten słyszę, że lepiej pan tłumaczy właśnie ten. Zawsze każdy wie, że instruktor ma tak zwanego swojego konika, czyli mocno zwraca uwagę na jakieś parametry jazdy. No i chodzi o to, żeby być dokładny i takim, wiesz, szczegółowym w tym wszystkim. W prawo poproszę. Kamil, na skrzyżowaniu w prawo, dobrze? Nikogo nie puszczamy. Tak, ale w prawo skręcasz. Dobrze, super, dobra. Dobrze. Zawrócimy z infrastrukturą drogową. Po lewej stronie mamy taką bramę za słupem. To zawrócimy, dobrze? Wykorzystaj. Tu, oczywiście. Puszczamy. Tak, oczywiście, tu jest równorzędne. Pamiętaj, że to jest moment, gdzie musisz zawrócić na skrzyżowaniu, ale, bo tu jest zawracanie z infrastrukturą drogową, ale tak, żeby musisz trochę szerzej wjechać i wykorzystać to miejsce tutaj, wiesz? Czyli tutaj, o właśnie, żeby w tej wnęce, w tym wjeździe, to jest nieczynne akurat, zawrócić, żebyś tyłem nie wyjeżdżał na
Jest nie, dlatego że tam jest skrzyżowanie, wiesz? Rozumiesz? No to tutaj. Pamiętasz to? Tutaj to nie nawet, miałem tego. No to nawet ja nagrałem taki filmik odnośnie tego zawracania. Tak. Mhm. Jest na YouTubie, jest. Zawracanie z infrastrukturą drogową to się nazywa. Z użyciem biegu wstecznego. To jest w ogóle zadanie egzaminacyjne, żeby wiesz. To wiem, bo wiesz, miałem nie? Właśnie to z automatem. Tak, tak, tak. Więc to pamiętam. Dobrze, Kamil, w lewo poproszę na skrzyżowaniu. Puszczamy z prawej strony. Pamiętaj te lewej ręce, dobrze? Pilnuj tej lewej ręki. No widzisz? Dobra. Tak. Tak jest, zasada prawej ręki, prawej strony, skrzyżowanie równorzędne. Mogę jechać? Tak. Bardzo dobrze. Teraz próbujemy zrealizować zadanie parkowania równoległego tyłem, czyli tak zwanej zatoczki. Ustawmy się może, tu jest co prawda pojedyncze miejsce parkingowe, obok tego srebrnego samochodu po prawej stronie. Dobra, zatrzymaj się Kamil, tutaj, tutaj. O, 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 super. Tylko uwaga teraz, jedna, żeby nie było błędu na egzaminie, powinieneś przy tym zatrzymaniu włączyć kierunkowskaz. Aha. Czyli cała ta faza zatrzymania powinna być włączonym kierunkowskazem, Kamil. Okay. Dobra, pamiętaj. Mogę, a to dobra, poczekam. Tak, czekamy, czekamy. W związku z tym, że jezdnia jest wąska, nadjeżdża samochód sprzeciwka. My wycofując się, wiadomo, że nasz samochód mimo wszystko wjedzie na ten pas. Teraz częściowo. Mogę. Tak. A wyłączyłeś się ten bieg. Dobra, teraz tak. Dobrze. 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 No dobrze, dobrze, no. Okej. Bardzo ładnie wyrównałeś. Teraz muszę cofnąć przez to, że nie wyjadę przodem. No właśnie, wiesz co? I powiem ci, Kamil, że tutaj bardzo dużo ludzi zapomina, że korekta, którą teraz zrobiłeś, ona będzie wtedy poprawna, jak wycofasz i zrobisz sobie miejsce do wyjazdu. Bo jeżeli byś tylko podjechał do przodu i zostawiłbyś pojazd, czyli masz brak możliwości wyjazdu. A parkowanie będzie zaliczone, kiedy będzie zaparkowany pojazd i z możliwością wyjazdu. Czyli tak jak teraz. Tak jak teraz, jest bardzo dobrze. Super, to zrobiłeś. Przynajmniej tu większe miejsce było. Ale to powiem ci szczerze, że zrobiłeś to zawodowo, dlatego że ja ci wybrałem miejsce na pojedyncze miejsce parkingowe. Egzaminator powinien, zgodnie z zasadami egzaminowania, wybrać miejsce, gdzie będą dwie długości pojazdów. Tak normalnie, dwie długości pojazdów. Jeżeli będzie mniejsze, tak tutaj, o, dwie długości pojazdu, prawda? No tak. O, myśmy wybrali pojedyncze miejsce. O, tu jest na przykład pojedyncze miejsce, prawda? Jeżeli tu będzie pojedyncze miejsce, to egzaminator powinien się zapytać, czy zgadzasz się na zrealizowanie tego parkowania w tym pojedynczym miejscu. Jak powiem, że nie, to... No to szukamy dalej, to szuka dalej. Czyli to nie jest jak, bo jadę i w lewo skręcamy. Nie, 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 to nie jest błąd. W lewo, Kamil. Wiem, tylko... Troszeczkę za późno dałeś kierunkowskaz, dlatego powieliłem ci to polecenie, wiesz? Musisz ten kierunkowskaz włączyć szybciej. Trochę wcześniej. Okay. Czekamy, bo auta... Ale powiem ci, że tak, że fajnie to wygląda, ta twoja jazda. Jak na osobę taką niepełnosprawną. Nie, nie, nie patrzę na to w ogóle. Nie, bo... W ogóle ta twoja, że tak powiem, dysfunkcja jakby nie przeszkadza ci, także... No właśnie dużo osób się dziwi, że ja... Ale masz taki, wiesz, ty masz dryg do samochodu, do prowadzenia pojazdu. To samo mi instruktor mówił. A widzisz? No. To samo mi mówi, bo to widać, bo to widać. Widać takie, wiesz... Ogarnięcie całości, w całości, czyli... A po drugie się jeździ z ciocią, z wujkiem. Ale to trzeba lubić, lubisz, nie? No właśnie. Już chcę jeździć.